Już 13 sierpnia w naszym mieście nad Jeziorem Kozienickim obchodzić będziemy Święto Plonów i Wszystkich Rolników, czyli 23. Dożynki gminy Kozienice. Zaszczytną rolę starostów dożynkowych pełnić będą Bożena Krześniak z Samwodzia i Marek Rodzoch ze Staszowa. Jak zareagowali na wiadomość, że to właśnie im przypadł zaszczyt piastowania tej funkcji? Byłam bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się i dziękuję bardzo. Właśnie dostałam propozycję od naszego pana sołtysa, że z panem burmistrzem Kozłowskim zdecydowali, że w tym roku, czy mogłabym zostać starociną na dożynkach. No, propozycję przyjęłam i bardzo dziękuję w tym miejscu panu burmistrzowi i panu naszemu sołtysowi. Bo dla mnie było zaskoczenie, nie? Chociaż miłe zaskoczenie, nie? I no cóż, no, zgodziłem się na to i także będę starostą dożyny w Kozienicach. Czy pierwszy raz w ogóle taka funkcja? Pierwszy raz taka funkcja mi się zdarzyła. To miłe. No i dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Pani Bożena Krześniak wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne. W chwili obecnej prowadzimy hodowlę, co jest naszym głównym zajęciem, trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Od prosiaka do sprzedaży tucznika. Uprawiamy również zboża z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt. W tym roku mieliśmy też 20 hektarów rzepaku. Bożena Krześniak ma troje dzieci, dwie córki i syna. I to właśnie on pomaga w codziennej pracy w gospodarstwie. Syn z rodziną mieszkają z nami, bo córki już dawno się usamodzielniły i pomagamy sobie nawzajem. Prowadzimy około 140 hektarów ziemi, gospodarstwo. No i jakoś wspólnie dajemy radę. Pani Bożena jest też szczęśliwą babcią czworga wnucząt. My mieliśmy okazję poznać 3-miesięczną Polę i 3-letniego Franciszka, znawcę samochodzików i miłośnika kotów. Pan Marek Rodzoch wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne ukierunkowane na uprawę warzyw. Na co dzień zajmujemy się produkcją warzyw, nie? No do tego ziemniaki, no i jest zboża. Nie mamy dużego gospodarstwa, bo mamy 8,5 hektara gospodarstwa, także po prostu jest na czym pracować, jako przy warzywach, nie? No, chociaż to nie jest lekka praca, no ale dajemy radę. Państwo Rodzochowie mogą się pochwalić długim stażem małżeńskim. 43 lata jesteśmy po ślubie. No, także parę lat jest, nie? No, aby tak dalej, jeszcze drugie 40. Mamy dwie córki, jedna Ania, mieszkają w Janikowie. Drugą mamy córkę, Monikę, która pracuje w Warszawie na Akademii Leona Koźmińskiego. Mieszka w Tarczynie. A wnuki? A wnuki są bliźniaczki, 13 lat skończyły teraz w styczniu. Maja i Julia. No, i muszę powiedzieć to, że bardzo dobrze się uczą. W tamtym roku? Miały średnią 6. Wyróżnione były przez burmistrza naszego gminy Kozienic, także jest to... I dostały stypendium. Stypendium naukowe. Czyli duma jest jak najważniejsza. Jest duma. Tak, jest duma i aby tak dalej. No. Starostowie dożynek zgodnie przyznają, że z dumą będą reprezentować swoje miejscowości podczas uroczystości. Do udziału w dożynkach gminnych zaprasza też burmistrz Piotr Kozłowski. Szanowni Państwo, 13 sierpnia zapraszam nad Kozińskie Jezioro na 23. dożynki gminne. To będzie doskonała okazja, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, za zbiory. Ale to będzie też doskonała okazja, aby integrować się i pobawić. Poza tradycyjnym dzieleniem chleba, mszą świętą, wiele atrakcji i dobrej muzyki. Serdecznie zapraszam. Tegoroczne dożynki gminy Kozienice rozpoczną się o godzinie 11.30 od zbiórki delegacji wieńcowych na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Caceres. O godzinie 12.00 uroczysta msza święta polowa. Po mszy przemarsz korowodu dożynkowego przed sceną w asyście orkiestry dętej OSP z Kozienic. O godzinie 13.00 dalszy ciąg uroczystości dożynkowych. Hymn państwowy, powitanie gości, uroczyste przekazanie wieńców i koszy dożynkowych. Ponadto obrzęd dzielenia chlebem, w trakcie którego pieśni dożynkowe wykona klub seniora Złota Jesień z Kozienic. Dodatkowo wręczenie odznaczeń zasłużony dla rolnictwa, ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy wieniec i kosz dożynkowy, ogłoszenie wyników konkursu na najsmaczniejszy chleb tradycyjny lub wieloziarnisty, a w godzinach od 15 do 19 program artystyczny. O godzinie 15 wystąpi zespół pieśni i tańca Grześ z Puław. O 15.50 konkurs ekologiczny ODR z nagrodami.
O 16.30 zespół Dekret z Kozienic, a o 18.00 Gwiazda Wieczoru, Zenon Martyniuk i Akcent. Uwaga, liczba miejsc na ten koncert jest ograniczona. O 19.00 zabawa dożynkowa przy muzyce zespołu Astar, a o 21.30 zakończenie imprezy. Organizatorem wydarzenia jest gmina Kozienice, a partnerami Enea Wytwarzanie, Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.